Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na studium biblijnym. Dzisiaj będziemy rozważać zagadnienie dotyczące jednego przykazania. Przykazania o święceniu Dnia Bożego. Myślę tutaj o sabacie albo szabacie. Dzisiaj będziemy wspólnie studiowali Pismo Święte razem z Anią, Waldemarem i Igorem. A ja mam na imię Julian. Studium Pisma Świętego rozpoczniemy modlitwą. Aniu, zapraszamy Ciebie. Ukochany nasz Ojcze, my w tej chwili chcemy zgłębiać Twoje nauki dotyczące wzoru, który nam dałeś, jak Ty wykorzystywałeś ten czas, jak wykorzystywali apostołowie. Chcemy się uczyć i poznawać, i przypominać sobie to, czym powinniśmy wypełniać nasze życie. Zapraszamy Ciebie podczas tego studium, abyś był razem z nami. Niech Twoje imię będzie uwielbione po wszystkie czasy. Amen. Amen. Żydzi używali określenia szabat. W języku greckim, w którym był spisany Nowy Testament, nie było litery S, więc pisano sabat. I dlatego niektórzy mówią sabat, niektórzy szabat, ale myślimy o dniu świętym, który święcili Izraelici i Pan Jezus. Zechcemy dzisiaj zastanowić się, szukając w Piśmie Świętym odpowiedzi, jaki był tak naprawdę stosunek Pana Jezusa do tego dnia. Niektórzy uważają, że nie powinno się święcić szabatu, tylko niedzielę. A więc może na początek w ogóle takie pytanie. Czy w Piśmie Świętym jest coś na temat niedzieli? No chyba to, że jest to pierwszy dzień tygodnia. Mm-hmm. Wtedy, kiedy Pan Jezus miał zmartwychwstać, wówczas kobiety, które nie dokończyły pewnych namaszczeń na zmarłym Panu Jezusie, właśnie przyszły do grobu, aby dokonać tych wszystkich ceremonii. I wtedy okazało się, że Pana Jezusa już oczywiście nie ma. Ale jest powiedziane, że w pierwszy dzień tygodnia. Natomiast wiemy o tym, że Dniem Pańskim jest siódmy dzień tygodnia. Zatem pierwszy dzień następuje po siódmym. Więc jeżeli przy stworzeniu świata określone jest, że siódmy dzień jest pobłogosławiony, święty, zatem mamy wyraźnie określone role i niedzieli, i soboty. Mhm. Przy czym tak jak o sobocie jest napisane, czy o szabacie jest napisane, że jest to pamiątka stworzenia i jest to dzień pobłogosławiony, poświęcony i dotyczył on nie tylko czasu stworzenia, ale i dalszych losów świata i obowiązuje do dzisiaj, ponieważ nie został nigdzie rozwiązany, to tego nie, takiej informacji nie mamy o niedzieli. Żadnej. Mm-hmm. Proszę, Igor. Jedynym argumentem, który jest w chrześcijaństwie odnośnie niedzieli, jest to, że Chrystus zmartwychwstał w niedzielę, czyli w pierwszym dniu tygodnia, zostało to przed chwilą wyjaśnione. I to jest postrzegane jako dzień święty, jakby czcząc zmartwychwstanie Chrystusa.
Tak, na więc, pamiątkę. Na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa, więc jest to pewien argument z tej drugiej strony. Natomiast wiemy, że biblijnie oczywiście nie ma tu większego uzasadnienia. Chociaż, powiedzmy, z jakiegoś punktu ludzkiego widzenia to możemy powiedzieć, że musimy jakby też święcić ten dzień zmartwychwstania, tylko pytanie jest, czy rzeczywiście co tydzień, tak? Myślę, że zmartwychwstanie Pana Jezusa jest szczególnie radosnym dniem i ludzie mogą z tego powodu się cieszyć. Niemniej Pismo Święte określa siódmy dzień tygodnia jako szczególny dzień, który jest znakiem przymierza pomiędzy Bogiem a człowiekiem i ponadto jest pobłogosławiony. Dzień Zmartwychwstania nie był niczym pobłogosławiony, żadnym słowem Bożym nie został uhonorowany w jakiś sposób, by dawał prawo do szczególnego, wyjątkowego czczenia. Natomiast szabat ma być po wszystkie znaki, a co po wszystkie czasy, a nawet, jak czytamy, będzie także obowiązywał w Królestwie Bożym i w niebie. Do tego było powiedziane, że był ten dzień pobłogosławiony, ale też i poświęcony. Dlatego jest on święty. Natomiast nigdzie nie czytamy, żeby niedziela była poświęcona i dlatego nie nazywamy tego dniem świętym. Jest to dzień jak dzień, możemy się spotykać w tym dniu, możemy cokolwiek robić, czytać Pismo Święte, ale trudno nazywać ten dzień świętym, bo go nikt nie poświęcił, Bóg go nie poświęcił. Dobrze, jeśli myślimy o Chrystusie, to jest ciekawe, że chyba najczęściej stawiano mu zarzuty odnośnie łamania tego prawa o szabacie. Jak myślimy, dlaczego? No, powód chyba jest dosyć prosty. Szczególnie w okresie dwóch wieków przed narodzeniem Chrystusa faryzeusze wprowadzili takie obostrzenia obchodzenia tego święta pomysłami ludzkimi, że to stało się bardzo święto legalistyczne, pełne obwarowań i łatwo było kogoś oskarżyć o to, że nie przestrzega tego sabatu. Po prostu tam było tak wiele zasad, na dobrą sprawę niekoniecznie uzasadnionych, co zresztą Pan Jezus wytknął faryzeuszom w wielu przypadkach i o tym pewnie dzisiaj będziemy więcej mówić. Igor? Mi się wydaje też, że Jezus przede wszystkim chciał pokazać trochę inne podejście do sabatu. Owszem, jest to prawda, jak Waldemar tu powiedział, ale też na przykład, kiedy Jezus powiedział swoim uczniom podczas sabatu, rwijcie kłosy i jedzcie, to rzeczywiście było to pewne przykazanie, które nawet wiemy, że z Mojżeszowych jest pokazane, żeby nie robić takich rzeczy. Tak? Ale właśnie Jezus chciał pokazać właśnie, jakie jest rzeczywiste znaczenie sabatu przez to. Mi się wydaje, że może tutaj w trakcie rozmowy może też dojdziemy do takich myśli, bo Jezus chciał nie tyle, że on jakby w rozumieniu faryzeuszów łamał sabat, ale on chciał pokazać właśnie, jakie jest rzeczywiste znaczenie i prawdziwe święcenie sabatu. Tak? Przez wszystkie te doświadczenia, które będziemy dalej mówić. Jezus też, miejmy tę świadomość, był Bogiem. Wiedział, co jest właściwe, co nie, jaki powinien być stosunek człowieka do szabatu. Jakie teksty podkreślają tę myśl, że Jezus był po prostu dawcą tego dnia? Na jakie teksty moglibyśmy się powołać? Myślę, że chyba jeden z najwspanialszych tekstów, najpiękniejszych takich, które jednoznacznie określają to, jest Ewangelia Świętego Jana i pierwszy rozdział, pierwszy werset, prawda, który mówi o tym, to pierwsze kilka wersetów, przynajmniej trzy, gdzie jest bardzo wyraźnie powiedziane, kto jest twórcą wszystkiego i kto jest Panem też tego wszystkiego. Może zacytujmy ten werset, jeśli już tak. Jak najbardziej. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,
a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. I dalej mówi się o wystąpieniu człowieka posłanego od Boga, który nazywał się Jan, który obwieszcza i mówi o Panu Jezusie. A więc widzimy, że Pan Jezus jest Stwórcą wszystkiego od początku do końca i że wszystko, co stworzone przez Niego i dla Niego, a więc jest Panem także sabatu. Wszystko przez Niego powstało, a bez Niego nic nie powstało z tego, co powstało, czyli też i sabat. Tak, ten bezpośredni tekst, który właśnie mówi, że Jezus jest Panem sabatu, to oczywiście jest z Ewangelii Marka, 27-26 werset. Ponadto rzekł im, sabat jest ustawiony dla człowieka, nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. Mhm. I jeszcze jakiś werset, może z listu do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, wiersz pierwszy i drugi. Tam też jest dobrze podkreślona ta myśl, że Jezus stworzył ten dzień i przez to wiedział, jak do Niego podchodzić. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Sabat jest dniem, który jest pamiątką stworzenia. W momencie, kiedy został człowiek stworzony, Bóg dał ten sabat. Dzisiaj spotykamy różne pomniki, które powstają w momencie pamiątki różnych wydarzeń. Ja pamiętam, chyba 20 lat temu w Pruszkowie stał czołg. Był symbolem pewnych wydarzeń. Takie elementy były w innych miastach, ale to były tylko lokalne pamiątki, pomniki lokalne. Natomiast czas, czyli sobota, jest wszędzie obecny, czy to będzie Podkowa Leśna, czy Zakopane, czy wyspy, inne kontynenty, wciąż istnieje. On nie ulegnie zburzeniu. On nie ulegnie zmianą w wyniku politycznych jakichś zmian. Ogień nie spali, woda nie zaleje i tak dalej. Tu jeszcze ciekawy jest werset trzeci. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Mowa jest o Jezusie. On też podtrzymuje wszystko, a wszystko też rośnie w dzień sobotni. Gwiazdy świecą w dzień sobotni i tak dalej. I tu jest mowa, że to Jezus wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. To ważna myśl na początek, że faryzeusze czy uczeni w piśmie byli wykształceni i tak dalej. Zdawało im się, że oni dobrze rozumieją, jak należy święcić ten dzień, a Jezus wykazał im błędy. I tu jest ta różnica. Oni zarzucali Stworzycielowi, dawcy tego dnia, że on źle obchodzi ten dzień. Czy nie powinniśmy się nad tym zastanowić jako ludzie? Ten zarzut jest bardzo, który postawiony tutaj, o którym mówimy, o tych kłosach, które były zrywane i spożywane w tej drodze, jako przykład nadinterpretacji przez człowieka. Faryzeusze, no w pewnym sensie słusznie, wpisali na listę tych rzeczy niepoprawnych w szabat, a więc żeby nie prowadzić prac polowych, żniwnych, żeby nie młócić, prawda, nie wywiewać plew od tego, prawda, no to jest jak najbardziej słuszne. No, tego nie powinno się w szabat robić. Ale porównywanie, zrywanie kłosów jako żniwowanie czy koszenie, że rozcieranie ich w rękach tych garstki ziaren, że to jest młócenie, i że jak dmuchną, żeby te plewy odmuchnąć, że to jest odwiewanie, co jest ciężką gdzieś tam pracą, no to jest nadinterpretacja tego przykazania.
I tutaj Pan Jezus pytyka, no troszeczkę wyobraźni, co to ma wspólnego ze żniwowaniem, czy młóceniem, czy rzeczywiście innymi pracami z tym związanymi. To mnie się podoba jeszcze też myśl ta, że Jezus był stworzycielem tego dnia i Jezus też podtrzymał tę ideę odpoczynku w tym dniu, kiedy umarł, to mógł zmartwychwstać następnego dnia. A jednak Jezus przez szabat leżał w grobie, byśmy powiedzieli, w pewnym sensie odpoczywał i dopiero zmartwychwstał pierwszego dnia. Bo jak wytłumaczyć to? Dlaczego nie zmartwychwstał zaraz, nie wiem, po tej nocy, czy nie wiem, piątego dnia, a tylko jednego dnia tak naprawdę odpoczywał, bo zaraz w niedzielę powstał. Piątek wieczorem umarł, przez szabat był w grobie, a w niedzielę zmartwychwstał. Więc możemy powiedzieć, że dał ten przykład nawet umierając, żebyśmy odpoczywali w szabat. No i możemy powiedzieć, że szabat też jest pamiątką zbawienia, a więc i stworzenia, i zbawienia. Tak, idźmy dalej. Ja może bym do tej historii tutaj bym wrócił troszeczkę. Kiedy Jezus, bo jest bardzo ważne, byśmy tu rozumieli, dlaczego Jezus akurat pozwolił uczniom, aby w sabat jedli te kłosy. Zobaczcie, przykazanie, owszem, ono jest i ono jest konkretne. Natomiast jest pytanie, jak rozumieć sabat? I tu Jezus mi się wydaje, że daje jakby nie tyle uczniom, ile właśnie Izraelitom w tamtym czasie właściwe rozumienie, co to znaczy święcić sabat. Jak znajdziemy w księdze Izajasza, w 58 rozdziale i ostatnie dwa wersety właśnie mówią o święceniu sabatu. Ja nie będę czytał cały ten fragment, tylko pewną część. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu, i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczcisz go, nie odbywając z nim podróży, nie załatwiając swoich spraw, nie prowadząc puste rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesie się ponad wyżyny ziemi. I zobaczcie, tu jest nakazane wręcz, aby w sabat mieć rozkosz z tego dnia, prawda? No właśnie, jeżeli człowiek na przykład jest głodny, to o czym on myśli? O jedzeniu. No tylko o jedzeniu, prawda? Więc w sabat człowiek musi mieć wolne myśli, aby móc koncentrować się na Bogu i na właściwego święcenia tego dnia. Czyli po to jest dzień przygotowania, tak? Abyśmy w sabat niczym innym się nie zajmowali, tylko rozkoszowaniem się Bogiem. I mi się wydaje, że to było to co było najważniejsze. To, co Jezus chciał powiedzieć. Słuchajcie, jesteście godni? Jesteście głodni? To zjedźcie te kłosy, prawda? Bo to wyzwoli was cały czas od głodu i będziecie naprawdę mogli rozkoszować się Panem. I mi się wydaje właśnie, żebyśmy rozumieli, jaki jest główny cel sabatu. Tak? Co powinniśmy w sabat robić, a co nie możemy robić. Mhm. I tu dokładnie tłumaczy potem dalej właśnie, że Jezus na tyle był jakby wierny przykazaniu, tak, że on nawet, kiedy mógł, nawet w grobie właśnie święcił ten sabat, tak? Czyli po to, żeby w sabat nic się nie działo, po to, żeby on rzeczywiście był znakiem, pamiątką pokoju i odpoczynku na zawsze, tak? I tak samo zbawienie, jak zresztą zostało powiedziane, właśnie ma właściwe rozumienie dopiero wtedy, kiedy patrzymy go z perspektywy sabatu. Warto zwrócić uwagę, że w tą sobotę, w której czasie Pan Jezus leżał w grobie, no apostołowie wyraźnie, głęboko zastanawiali się, poświęcili czas rozważaniu sytuacji, w jakiej się znaleźli. Myśleli tylko o Panu Jezusie przez cały czas i o tym, co się wydarzyło. A trzeba sobie powiedzieć, że dzisiaj w sukurs jakby Panu Bogu i mądrości Jego jest nauka teraz ludzka, która mówi tak, że ten prawdziwy wypoczynek polega na tym, że oderwiemy się w tym czasie odpoczynku od codzienności, od codziennych spraw.
tych życiowych. Prawdziwy odpoczynek dzieje się nie przez to, że my fizycznie leżymy i nic nie robimy, przeciwnie, aktywność fizyczna nawet jest skazana, ale że my nasz umysł nakierowujemy na zupełnie coś innego i w ten sposób odpoczywając od 6 dni różnych trosk i problemów doznajemy prawdziwego błogosławieństwa odpoczynku. Kapłani byli wybranymi do Boga, od Boga ludźmi, żeby przewodniczyli, bym powiedział, w nabożeństwach. No a w sobotę oni najwięcej pracowali. Zwykły dzień składane były baranki, jeden rano, drugi wieczorem, a w sobotę trzeba było 2 baranki złożyć rano i 2 baranki wieczorem na przykład. Ludzie przychodzili, nabożeństwa i tak dalej były. Więc jak to pogodzić? Pełne ręce Bóg dał, powiedział, żeby odpoczywali, a tu jego główni przedstawiciele najwięcej pracowali w dzień sobotni. Proszę. To może do tego jeszcze dodam, że w języku hebrajskim, gdzie jest napisane, że oni pracują, tam jest użyte słowo awad, co znaczy służyć, co dokładnie wiąże się z, jakby z niewolnictwem, czyli kiedy Izraelici byli w niewolę, dokładnie tak samo byli w awad, czyli kapłani wtedy, kiedy pracują, to pracują w najbardziej dosłownym tego znaczeniu. I to jest ciekawe, bo to właśnie rozumienie pracy w sabat na rzecz Boga jest zupełnie innym rozumieniem, prawda, niż gdzie indziej. I na przykład dzisiaj mówi się tak, że w sabat nie będę, nie wiem, grał w piłkę, w czymś innym, po prostu będę zupełnie inaczej prowadził dzień. Nie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, że sabat jest dniem rozkoszy z Panem Bogiem. Owszem, z moimi też, z moją rodziną, z dziećmi, z swoimi braćmi, siostrami, tak? Ale przede wszystkim chodzi o to, żeby ono było skierowane na Boga. I zobaczcie, że praca, która wiąże się z Bogiem, dla Boga, to ma zupełnie inny wymiar. I tak samo na przykład, jak Jezus powiedział, w sabat masz pomagać? Masz pomagać. Jezus w sabat co robił? Uzdrawiał. Mhm. Dlatego właśnie, że to było dla Boga robione i właśnie związane z Bogiem. I to był główny cel. Dlatego właśnie kapłani świątyni robili to przede wszystkim rzecz związana bezpośrednio z Panem Bogiem. No, nie tylko te rzeczy związane z Panem Bogiem, bo trzeba było nakarmić zwierzęta, napoić woły, pomóc ludziom w potrzebie. Chrystus powiedział, że w sabat można dobrze czynić, a można by dodać chyba też należy dobrze czynić sabat. Więc nie tylko leniuchować, ale nawet wskazane jest, żebyśmy coś dobrego mogli zrobić w tym dniu, żeby to był sabat też szczęśliwy dla innych ludzi. Aniu, chciałaś coś jeszcze dodać? Tak, ja może już wyprzedziłam tą myślą, że to ma być nasz aktywny wypoczynek, taki duchowy wypoczynek, aby nasza psychika odpoczęła wtedy. I taki dzień powinien być pobytem społeczności z Bogiem, z ludem Jego, nie w domach, tylko właśnie tak jak zwyczaj nakazywał, kiedy Jezus od najmłodszych lat przebywał w synagodze. Potem apostołowie również ten dzień poświęcali na studiowanie Biblii, na przebywanie z sobą nawzajem, czyli aktywnie uczestniczyli w procesie wzrastania w kierunku niebieskiej ojczyzny. Tak, to bardzo ważna myśl, żeby sabat spędzać razem w zborze, byśmy powiedzieli. Bo słowo synagoga to samo co zbór, tylko po hebrajsku. No i Jezus miał zwyczaj ten, i apostołowie mieli ten zwyczaj, więc jeśli chcemy brać przykład, to powinniśmy też to robić. Czy nie nadużyjemy takiego pojęcia Pan Sabatu, jeśli jest powiedziane, że sabat został stworzony dla nas, dla człowieka? No bo czy my jesteśmy dla sabatu, czy sabat dla nas? A jeśli dla nas, no to możemy robić z nim, co chcemy, tak? Można tak to rozumieć? No chyba nie. Właśnie Izraelici
czy bliżej dokładniej faryzeusze, no, uczynili jak gdyby z szabatu taką instytucję, której człowiek z ledwością mógł podołać, czyli wszystko się robiło dla szabatu, żeby on był tak, ten szabat wyglądał, jak oni to obmyślono. Gdy tymczasem, jak ty powiedziałeś, Igorze, ten dzień ma być radością dla człowieka. I właśnie taki jest sens. Ten dzień Bóg stworzył po to, abyśmy byli naprawdę szczęśliwi w tym dniu. Czyli jest dla nas, dla naszego szczęścia. Tylko że znowu trzeba się zastanowić, czy w naszym ludzkim pojmowaniu szczęścia, czy też według tego, jak Bóg widzi to nasze szczęście, to mogą być dwa różne spojrzenia i dwa sposoby rozumowania. Ktoś powie, no ja to lubię przeleżeć na przykład 12 godzin w łóżku w sabat, prawda? No to chyba nie jest najlepszy sposób rozkoszowania się. Lepiej chyba wybrać inny sposób, na przykład pójść do synagogi czy do zboru. Dobrze, więc musimy sobie zdać sprawę z tego, że chociaż szabat ma nam służyć, to jednak szabat jest dniem pańskim. Czyli on należy do Boga, Bóg nam go dał, ale z darami Bożymi powinniśmy się obchodzić rozważnie. Tak jak z przyrodą, nie mamy jej niszczyć, chociaż została nam dana po to, żeby nam służyła. Dobrze, mamy taki problem jednak, co można robić w tym dniu jeszcze, oprócz dobrych rzeczy. Czy w niektórych wypadkach możemy sobie pozwolić no, na to, żeby było nam wygodniej, no to, nie wiem, odbywać jakieś tam podróże, bo chcemy się cieszyć, więc daleką podróż odbywać. Bo mamy przykład taki, że Dawid nawet poszedł, Pan Jezus podał ten przykład, że poszedł i jadł chleby pokładne, no, a czego nie wolno robić. I to chodziło tutaj w tym kontekście o sabat. Jak to rozumieć, tę analogię? No, Dawid poszedł i jadł te chleby. Czy to Jezus pochwalił tę rzecz, czy to jakiś wyjątek? Co byśmy o tym powiedzieli? Ja myślę, że to jest właściwe rozumienie szabatu. Pan Jezus mówił na przykład, no jeżeli wam owca wpadnie w dół, czy jej nie wyciągniecie? A czyż człowiek nie jest czymś więcej niż owca zatem? Więc należy robić rzeczy dobre. Jeżeli w tamtym czasie Dawid ścigany był w trudnej sytuacji i potrzebował wyżywienia, więc jeżeli wtedy zjadł te chleby pokładne, to weźmy pod uwagę, że to, co robił Dawid w tamtym czasie, nie było nic niewłaściwego w jego życiu. On nie prowadził wojny z Saulem. To Saul walczył i ścigał jego, prawda, prześladował. Dawid zachowywał się bardzo poprawnie. Jeżeli znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, no to właśnie, to ten chleb, nawet jeżeli on jest poświęcony w danym momencie, to czy nie ma służyć człowiekowi? No bo taki jest szabat, ma służyć człowiekowi. I wszystko, co święte, także ma służyć człowiekowi. Mhm. Także ten przykład czasami jest nadużywany, który podał Jezus. Niektórzy wskazują na to, że tam chodziło też o ewentualne złamanie prawa ceremonialnego. A na pewno prawo ceremonialne nie ma tej rangi, co prawo moralne, dekalog. To jedna rzecz. Druga, tu nigdzie nie czytamy, że Jezus pochwala tę rzecz, którą uczynił Dawid. Wskazują na to niektórzy, że tutaj Jezus chciał podkreślić to, iż niewłaściwie oceniają czyny Jezusa. Dawida usprawiedliwiali, że poszedł i tam zjadł te chleby. A jak tutaj uczniowie rwali kłosy, no to to uważali, że to jest przestępstwo. Więc mógł Jezus wskazywać na to, że to jest niewłaściwe ocenianie.
Tak więc musimy być ostrożni, żebyśmy tego przykładu nie wykorzystywali. No, dzisiaj chce mi się loda, no to pójdę, żebym mógł się cieszyć w tym dniu sobotnim, to sobie kupię loda albo, no nie wiem, coś takiego, różne rzeczy. Trzeba pamiętać zawsze też, że to jest dzień pański, żeby myśli kierować do niego, żeby to nie był tylko dzień jakiś takiego leniuchowania, zabawiania siebie tylko, ale coś dobrego zrobić dla innych. I to ma być dzień też związany z Bogiem. Byśmy powiedzieli, my mamy prawdziwy odpoczynek w Jezusie Chrystusie. W liście do Hebrajczyków tam jest mowa, że Żydzi nie weszli do tego odpocznienia, do tego sabatu. Więc ten sabat tutaj, siódmy dzień, jest takim symbolem tego prawdziwego odpoczynku duchowego. No i symbol jest potrzebny nam, żebyśmy też rozumieli ten element duchowy. No a jeszcze wróćmy do tych cudów Jezusa. Jaki przykład Jezus zostawił uczniom swoim? Kiedy dokonywał tych cudów. Czego możemy się z tego nauczyć? Bo niektórzy mówią, że to jest najlepszy dowód, że on łamał przykazanie o święceniu soboty. Czyli, że tutaj już Jezus odchodzi od soboty, widocznie toruje drogę niedzieli. Czy możemy się z tym zgodzić? Niezupełnie, bo wszystkie inne przykłady Jezusa pokazuje, zresztą jego bezpośrednie słowa mówią o tym, że on święcił sabat, że dla niego sobota była święta tak samo, jak wszyscy Żydzi uważali, że było dniem świętym. Poza tym Jezus właśnie wyjaśnił, dlaczego robił te cuda w sabat. Wyjaśnił, że po to, żeby człowieka uwolnić, wyzwolić. Dlatego sabat też był postrzegany w narodzie izraelskim jako dzień też zbawienia. Więc co Jezus zrobił? No zbawił człowieka. Zbawił człowieka z jego grzechów. Tak? Więc dlatego, że każde uzdrawianie było postrzegane jako tak samo wyrwanie człowieka jest i z choroby, ale tak samo jest z grzechu. Czyli w tym momencie Jezus wyzwalał sabat. Więc Jezus tłumaczył, że właśnie sabat to dopiero jest dzień, kiedy ludzie mają być wyzwoleni. I możemy pokazać, że Jezus często tłumaczył, że to, co on robi, ma inny wymiar, niż oni myślą. Nie tylko wymiar fizyczny, prawda? Że coś dokonuje. I mi się wydaje, że jest wiele argumentów, które możemy naprawdę pomnożyć i pokazywać, które Jezus właśnie wykorzystywał i pokazywał, dlaczego akurat ten sabat to robi. Kiedyś wspomniałem o tym, bo kiedyś rozmawiałem w grupie większej na temat tego, co Jezus czynił w szabat. I doktor teologii mówił, że to jest najlepszy dowód, że Jezus już nie święcił tego szabatu, bo różne rzeczy czynił w tym dniu. No ja mówię, ale trzeba pamiętać, że Jezus był Żydem i przyszedł wypełnić wszystko, co jest napisane w zakonie. No i zanim jeszcze poniósł śmierć, to musiał wszystko według Starego Testamentu robić, a więc i święcić szabat. I wtedy ten człowiek dopiero mówi, no rzeczywiście, nie pomyślałem. Musiał przestrzegać przecież zakonu, żyjąc w Starym Testamencie. No więc to jest bardzo ważny argument. Idźmy dalej. A po zmartwychwstaniu Jezusa, czy mamy jakieś przykłady, jak powinno się do tego podchodzić? Jak uczniowie odnosili się do szabatu? No tak piękny przykład Barnaby i Saula, Pawła, kiedy z tą Ewangelią wędrowali od miasta do miasta, od wsi do wsi. I tam zachodzili właśnie do synagog w sabat, prawda? A nawet przestrzegali tego, by nie głosić Ewangelii tak zbiorowo w inne dni, jak właśnie w sabat. Dlatego, że w jeden dzień, ten sabat,
opowiedzieli, zachęcali ludzi, szokowali niewątpliwie wieloma naukami, które nowe do nich docierały. Mieli powód do tego, żeby przez tydzień rozmyślać nad tym, a w następny sabat było dalsze wyjaśnianie. A więc oprócz zwyczaju, jaki mieli apostołowie, aby w szabat uczęszczać do synagogi, święcić ten dzień, to jednocześnie też poświęcali ten czas głoszeniu Ewangelii. 40 lat po zmartwychwstaniu Pana Jezusa padły takie słowa: módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Czyli 40 lat, mówię, później jeszcze było raz powtórzone, jak ważny jest sabat w życiu człowieka. Znaczy Pan Jezus zapowiedział, tak, że 40 lat później jeszcze nadal będzie szabat, a nie niedziela ważna. Tak, proszę. Mamy jeszcze przecież konkretne dane historyczne, które pokazują, że w chrześcijaństwie co najmniej do końca II wieku dniem świętym był sabat. Tylko jednym dniem był szabat. Dopiero później zmieniono, że był i szabat, i niedziela. Tak? I potem przeszło na niedzielę. Więc tutaj takich argumentów, które mówiono o Chrystusie, są bezpodstawne, bo chrześcijaństwo cały czas święciło sabat. Tak, na samym początku, po Chrystusie. W Dziejach Apostolskich mamy wspomniane, że Paweł w Antiochii, gdy był, wszedł w dzień szabatu do synagogi, usiadł najpierw, ale go poprosili, żeby coś powiedział, więc przemawiał. Tak samo jest powiedziane w Ikoniu, w Tesalonice, w Koryncie. Ale niektórzy mówią, no tak, był Żydem, więc chodził w szabat, bo tam mógł się spotkać z innymi Żydami, no i przekonywał ich o tym, że Chrystus jest Zbawicielem i że tylko po to chodził. Ale tu jest bardzo ważny tekst w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, werset 44. Aniu, jeśli bym mógł Ciebie poprosić, żebyś przeczytała. A w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. I może jeszcze 45. A gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Tu mamy to ciekawe, że owszem, wcześniej przemawiał Paweł w synagodze, ale w następny sabat już zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. I kto tam był? Żydzi. Widzieli tłumy i ogarnęła ich zazdrość, czyli musieli tam być poganie, kiedy Żydów ogarnęła zazdrość. No, gdzie to całe miasto było? Przecież nie w synagodze. Więc tutaj mamy pytanie, dlaczego w takim razie w następny szabat Paweł tam głosił w mieście już dla pogan? Nie ma innego wytłumaczenia, bo tamto jeszcze można było tłumaczyć, że to dla Żydów robił. Ale dlaczego tutaj w następny szabat? Przecież mógł to zrobić w tygodniu, gdyby chciał, albo pierwszego dnia, a jednak robił to w szabat. I chociaż słowo szabat oznacza odpoczynek, to jednak, kiedy w Piśmie Świętym jest używane, to zawsze jest rozumiane jako ten siódmy dzień, czyli sobota. Więc tu mamy tylko przykłady tego, że uczniowie nadal według zwyczaju swojego chodzili do synagogi, albo zbierali się gdzieś indziej, ale zbierali się w siódmym dniu, czyli w sabat. Jest jeszcze może warte podkreślenia ta myśl, chociaż ona nie występuje w Nowym Testamencie, w księdze Ezechiela. Nadałem im również moje szabaty, aby były znakiem między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja Pan jestem tym, który ich uświęca. Żeby wiedzieli, szabat ma w jakiś sposób przypominać, że Bóg jest tym, który uświęca. Co byśmy na to powiedzieli jeszcze? Jak nam szabat przypomina, że Bóg nas uświęca? Czy szabat przyczynia się do tego? Jak najbardziej. Zapewne tak. I dlatego warto ten dzień przestrzegać. Raz, że jest znakiem między Bogiem a nami, pamiątką stworzenia, pamiątką odkupienia.
symbolem na przyszłość naszego odpoczynku w niebie, symbolem odpoczynku duchowego w Jezusie Chrystusie. Ma więc tak wiele znaczeń, że jeśli odchodzimy od tego, czy zmieniamy to, to tylko na własne nieszczęście. Dałby Bóg więc, żebyśmy się trzymali Bożych wskazówek, bo one są zawsze najlepsze. Amen. Pomodlimy się jeszcze na koniec. Nasz dobry Panie, Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci z całego serca za to, że zachowałeś swoje słowo dla nas. Zawarte w Piśmie Świętym staje się możliwością poznania prawdy o Tobie, ale także i o tym, co chciałbyś, abyśmy wiedzieli. A Ty chcesz, Panie, abyśmy pamiętali o tym, że siódmy dzień tygodnia, sabat, szabat, stworzyłeś ten świat na pamiątkę, poświęciłeś go i oznaczyłeś go jako świętym, pobłogosławiłeś i poświęciłeś, abyśmy korzystali z błogosławień z tego dnia. Cieszymy się, że możemy to zrozumieć, poznać z Twoich słów zawartych w tej księdze, że mamy jasność, jak bardzo ważny jest ten dzień, abyśmy go nie zamienili na żaden inny, lecz korzystali z pełnej dobroci, jaka płynie z tego dnia, z tego świętego dnia, którym Ty w szczególny sposób nas błogosławisz. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy korzystać z tych błogosławieństw i prosimy, aby wszyscy mogli poznać prawdę o szabacie i zechcieli również korzystać z tego błogosławieństwa, jakie płynie z niego. W imieniu Jezusa Chrystusa za wszystko dziękujemy i prosimy o mądrość dla całego świata. Amen. Amen. Dziękuję bardzo za te wspólnie poruszone myśli. Zapraszam na następne studium Pisma Świętego. Będziemy mówić na temat śmierci i zmartwychwstania. To bardzo ważny temat. Zapraszam więc na kolejne studium.